Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do kolejnego filmu. Tym razem filmu o kompensatorach i ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu systemów rurowych. Powiem, jak właściwie dobrać kompensator oraz przedstawię ich główne rodzaje w zależności od typu mieszkań. Kompensatory pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności systemów rurowych. Jednym z ich kluczowych zastosowań jest kompensacja wydłużeń termicznych, pojawiających się w rurociągach pod wpływem zmieniających się temperatur. Kompensatory pomagają wyrównać niespasowane elementy rurociągu, co pozwala zredukować naprężenia, minimalizując ryzyko awarii. Skutecznie izolują wibracje i pomagają eliminować hałas oraz drgania generowane przez przepływające medium, poprawiając nie tylko trwałość instalacji, ale także komfort pracy w jej otoczeniu. Ułatwiają również sam montaż instalacji rurowej, pozwalając na elastyczne łączenie poszczególnych elementów. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak energetyka, przemysł chemiczny, petrochemiczny, w instalacjach chłodniczych, przy pompach, turbinach oraz generatorach. Wykorzystywane są również w cysternach lotniskowych, wojskowych, a także w rurociągach przesyłowych wody grzewczej, pitnej, ścieków oraz gazów. Na co musicie zwrócić uwagę przy doborze kompensatora? Na rodzaj i temperaturę medium. Do substancji ściernych zastosujemy inną gumę niż chociażby do oleju. Na wartość ciśnienia roboczego medium, a także, o ile występuje w instalacji, na wartość podciśnienia. Na rodzaj przesunięcia, które kompensator ma absorbować. Przesunięcie osiowe, przesunięcie poprzeczne, przesunięcie kątowe. Na warunki zewnętrzne, temperaturę, promieniowanie UV, a także możliwość uszkodzeń mechanicznych. Oraz na rodzaj przyłącza, zależnie od specyfiki instalacji, może być to kołnierz stały, kołnierz obrotowy, przyłącza gwintowane, czy rozwiązania gotowe do wspawania. Możliwe są także przyłącza wykonane ze stali węglowej, kwasoodpornej, czy na przykład z aluminium. Znajdziecie u nas szeroką gamę kompensatorów, które pomogą dostosować produkt do specyficznych warunków pracy. Na przykład w przypadku zagrożenia nadmiernego rozciągnięcia mieszkań dostępne są kompensatory z ogranicznikami rozciągania. A gdy wymagana jest ponadprzeciętna odporność chemiczna mieszka gumowego, można zastosować kompensator z wewnętrzną wykładziną teflonową. Do kompensatorów pracujących przy dużym podciśnieniu oferujemy wewnętrzne pierścienie i spirale podciśnieniowe, zapobiegające zamknięciu, zapadnięciu się mieszka. Natomiast w przypadku przesyłu ściernych substancji idealnie sprawdzić się może tuleja prowadząca, która dodatkowo zmniejszy turbulencję przepływu oraz zapobiega osadzaniu się medium. Ok, czas na omówienie poszczególnych typów kompensatorów. W zależności od materiału, z którego wykonany jest mieszek, wyróżniamy kompensatory gumowe. Dzięki swojej budowie doskonale absorbują duże przemieszczenia osiowe, poprzeczne i kątowe, a przy tym skutecznie korygują niewspółosiowość. Ponadto dzięki swojej elastyczności i zdolności do tłumienia wibracji zapewniają cichą pracę instalacji, co jest szczególnie ważne chociażby w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Możemy spotkać się z oznaczeniem kompensatora różnymi kolorami, przy czym każdy kolor oznacza określony typ medium, do którego kompensator jest przeznaczony. Zależnie od zastosowanego materiału i medium, maksymalne ciśnienie robocze wynosić może 25 bar, a zakres temperatur roboczych waha się od minus 40 do 150 stopni Celsjusza. Do najczęściej stosowanych materiałów w produkcji mieszków gumowych należą guma EPDM, o wysokiej odporności na temperatury i promieniowanie UV. Doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych, wodnych oraz na zewnątrz budynków. Guma NBR do mediów takich jak oleje, tłuszcze oraz substancje ropopochodne, zatem idealny materiał do przemysłu naftowego i petrochemicznego. Guma CSM odporna na starzenie, ozon oraz promieniowanie UV, a także agresywne chemicznie media dobrze sprawdza się w przemyśle chemicznym. Kolejnym rodzajem są kompensatory stalowe, które dzięki wielowarstwowej konstrukcji z cienkich blach ze stali nierdzewnej zapewniają znacznie większą elastyczność niż karbowany wąż stalowy. Zatem pytanie nasuwa się samo. W jakich przypadkach lepiej wybrać kompensator stalowy? Tam, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury. Zakres temperatur ich pracy jest znacznie większy niż w przypadku kompensatorów gumowych i wynosi od minus 270 do aż 550 stopni Celsjusza.
gdy w instalacji występuje podciśnienie. Kompensatory stalowe zapewniają większą stabilność w tych warunkach pracy. Gdy ciśnienie medium przekracza możliwości kompensatorów gumowych. W systemach, gdzie wymagana jest nieprzepuszczalność dla penetrujących gazów i płynów. Kompensatory stalowe, podobnie jak gumowe, absorbują ruchy osiowe, poprzeczne i kątowe. Stosowane są m.in. w przemyśle hutniczym, chemicznym czy w układach wydechowych. W instalacjach z substancjami o dużej lepkości, jak asfalt czy smoła, dobrym rozwiązaniem jest kompensator komorowy z dwoma mieszkami, pomiędzy którymi cyrkuluje medium grzewcze, zapobiegając osadzaniu się medium właściwego. Kolejnym kompensatorem jest kompensator teflonowy. Dzięki swojej wyjątkowej odporności chemicznej wyróżnia się na tle kompensatorów gumowych i stalowych, znajdując szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz farmaceutycznym. Wykonane są z karbowanej grubościennej tuby teflonowej, zapewniając minimalną porowatość, niską przenikalność dla gazów oraz łatwość czyszczenia. Teflon zapobiega przywieraniu lepkich mediów, takich jak żywice czy klej. Kompensatory teflonowe nie tylko dobrze kompensują odkształcenia cieplne, ale także skutecznie redukują naprężenia montażowe. Przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 16 bar, posiadają wysoką odporność na podciśnienie i mogą pracować w temperaturach do 235 stopni Celsjusza. Następne na naszej liście są kompensatory tkaninowe. Charakteryzują się wyjątkową lekkością, elastycznością oraz możliwością dostosowania do dowolnego przekroju, co stanowi wyjątkową zaletę na tle wspomnianych już kompensatorów. Mogą być produkowane w rozmiarach, które są poza zasięgiem tradycyjnych kompensatorów. Wykonane z tkanin poliestrowych, aramidowych czy włókna szklanego, często pokrytych warstwą silikonu lub teflonu, idealnie sprawdzają się w instalacjach o dużych przemieszczeniach i niskim ciśnieniu roboczym, nie przekraczającym pół bara. Stosowane są głównie do zimnego i gorącego powietrza oraz mediów sypkich, a dzięki odporności na ekstremalnie wysokie temperatury, sięgające nawet 1000 stopni, idealnie sprawdzają się w systemach odprowadzania spalin. I ostatnia grupa to kompensatory elastomerowe. Podobnie jak w przypadku kompensatorów tkaninowych, wytwarzane są w dowolnych kształtach i rozmiarach. Jednak w odróżnieniu od nich przeznaczone są do pracy w warunkach stałej temperatury roboczej, sięgającej 200 stopni Celsjusza. Kompensują nie tylko wielokierunkowe przemieszczenia, ale także niewspółosiowość. Są bardziej wytrzymałe mechanicznie i lepiej tłumią wibracje oraz hałas. Podczas gdy tkaninowe są lżejsze, bardziej elastyczne i lepiej kompensują ruchy kątowe oraz boczne. Kompensatory elastomerowe w porównaniu do klasycznych kompensatorów gumowych przeznaczone są do niskich ciśnień roboczych. Wykonane z gumy lub tworzywa wzmocnionego oplotem, sprawdzają się przy przesyle mokrych gazów i spalin, a także mediów stałych o charakterze spożywczym, takich jak cukier czy też mąka. Jeśli chodzi o montaż kompensatorów, zapewniamy wszechstronne wsparcie techniczne oraz fachowe doradztwo na każdym etapie projektu, oferując również profesjonalny montaż samych kompensatorów. W ramach usługi zajmujemy się m.in. demontażem starych kompensatorów, modyfikacją rurociągu, zamontowaniem podpór, spawaniem kołnierzy czy instalacją akcesoriów takich jak uszczelki, opaski mocujące oraz specjalistyczne osłony termiczne, przeciwogniowe i przeciwbryzgowe, wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Dzięki temu oszczędzacie czas i możecie być pewni, że kompensator zostanie prawidłowo zamontowany i będzie funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem. Oprócz czasu zyskujecie pewność, że cała instalacja będzie działać niezawodnie i bezpiecznie. Ponadto oferujemy opiekę posprzedażową, zapewniając pełne wsparcie również po zakończeniu montażu, minimalizując ryzyko przestojów. Nasze doświadczenie to Twoja gwarancja bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości instalacji.